Asus VG278H to monitor 3D zaprojektowany głównie z myślą o graczach. Wykorzystuje technologię migawkową i jest specjalnie przystosowany do szybko zmieniających się obrazów. Poprawiono w nim przede wszystkim jasność matrycy, która w technologii migawkowej powinna być dwa razy większa od zwykłej. Powiększono również pole widzenia specjalnych okularów dostarczonych z monitorem. To reakcja na skargi użytkowników, którym przeszkadzały różne efekty na granicy jednego i drugiego obszaru. Matryca ma panoramiczne proporcje, rozdzielczość Full HD i jest podświetlona za pomocą białych LEDów. Ma standardowy kontrast 1000:1 i bardzo dużą jasność. Wybrano tu technologię TN trochę z przymusu, gdyż tylko ona, pomimo nie najlepszej jakości obrazu i innych wad, jest w stanie sprostać wymaganiom szybkościowym. Ten rodzaj matrycy nie rozpieszcza użytkowników szerokim kątem widzenia. Być może, żeby zniwelować tę wadę, Asus ma większe możliwości regulacji położenia ekranu niż zwykle. Do standardowej zmiany kąta nachylenia dochodzi regulacja wysokości i możliwość obrotu monitora na podstawie. Monitor ma komplet złączy sygnałowych, w tym HDMI w wersji 1.4 z HDCP, Dual Link DVI-D oraz typowy DSAP. W części dźwiękowej mamy dwa głośniki i trzy gniazdka różnego rodzaju. Można było się spodziewać nie najlepszych ocen, gdyż Asus jest monitorem nastawionym na tempo, a nasze testy preferują przede wszystkim jakość. Nieźle wypadł tylko test równomierności oświetlenia z wynikiem 94%. Asus VG278H jest jedynym monitorem tak wyraźnie przeznaczonym do grania w 3D i robi to najlepiej ze wszystkich. Ale ta specjalizacja odbiła się niekorzystnie na jego uniwersalności.